He is the one who makes the petition, so we can talk or we can discuss, is that a citizen petition or is that a petition of a politician or is that a petition of the economy or whose petition is that? Most of them, they have to gain 100,000, they have to be supported by at least 100,000 eligible voters, and then the parliament has to discuss it. They don't have to make a law out of it, they just have to discuss it. They have to put it on the agenda in the parliament, and then they decide what they do. And only, I think, 5 of them really reached the status of a law. Most of them just were discussed. Some of them were discussed like a short time and then just put on the table again, and only 5 of them really reached into law. And the one who got the most supporters is around, it's called Conference Center Reduction of Costs Law. It was in 1982, and it got 1,361,562 supporters. So in Austria we have 7 to 8 million inhabitants. At that time it was 7 million inhabitants, so it was 25.75% of the voters. Then the next one, it was in 1997, genetic engineering. It got 1,225,000. And the next one, it was Vedo against Temelin. In 2002, it was above 1 million. It was 943,973. So the limit to say it was a successful petition is to get 1 million. So if you discuss, do we make a petition in this or that case, people discuss, will we get 1 million supporters or not? So will we get a quarter of the voters? And there were 34 petitions. Politics, parliament didn't make a lot out of it. So the will to support petitions sinks, because people say, well, I have signed for this and that and this and that, and nothing changed. So that's the problem with the petitions in Austria, and it has no binding character. The second one is the referendum, the Volksabstimmung. There is different kinds of, there is an obligatory one when you change the constitution, when there is a whole change of constitution. We had one in history of referendum. It was the Austrian's entry in European Union, and there was 66% said yes and 33.4% said no. And then there is a second possibility. So if parliament says we make a referendum, so there is no possibility for the citizens to say we want you to make a referendum on this or that issue. And there was only one other referendum in Austrian history. It was 1978, peaceful use of nuclear power. It was Twentendorf. They built atomic stuff. And it was 55% no and 49% yes. So a half percent made history, because then Austria started to become one of the most important fighters also on the governmental status against nuclear power. So this referendum really changed nuclear politics in Austria and really changed the opinion in between Austria, but there was no other referendum after that. And what Austrian government does it, if we have a coalition between Social Democrats and Conservative Party, when they can't reach a result in any discussion, they say, oh, let's make a referendum on that. They don't do that anytime. So people say, well, we don't want to decide between stuff. You can't decide. Just ask us when we really want to say something, but not on stuff you want, but they don't fulfill their suggestions, so there's no referendum. And then there is the Volksbefragung, public opinion poll. Since 1988, there was none since then.
And there is no possibility for citizens to initiate that. So a Volksbefragung also only takes place when the parliament decides that it should take place. There are some attempts in regional parliaments, for instance in Vorarlberg, it's the western region in Austria near Switzerland, which is the country of the most with the highest direct democratic instruments. Thank you. They tried to make to go a step further and give the citizens the possibility to initiate binding public opinion polls. This plan failed because the Austrian Supreme Court for Constitution said direct democratic instruments may not put the principle primacy of representative democracy into question when there are instruments that give the citizens the possibility to initiate binding public opinion polls. We put this principle in question. So they failed and there were no further attempts since then. So regarding the Supreme Court decision, there is no possibility for the people to be legislative body at all. So what do the Greens in Austria say to that? So we say at least we need something like in Italy you call veto referendum. So that every law has to be undertaken a referendum when at least 100,000 eligible voters ask for it. And if 50% vote for suspension of the law, it has to be suspended. But we are, I don't think we're alone in Austria, but there are not many parties who are the same opinion. The same is with public opinion poll. Now it also can be acts of law. It should also be acts of executive and of the attitude of members in the European Union, because we don't have any impact on the attitude of the government in the European Union, only law. So let's come to the ECI. We all have to implement the ECI Act in national law. In Austria, it will take place in autumn. And we already had a lot of discussions about that. We all had a conference in the beginning of May where international members came and we discussed that. And Austria put a big hole in the implementation for signing or supporting ECI. So they said every person who wants to sign or support the ECI has to put their name, their date of birth, their place of birth, signature and an ID number under this signature. And many people on this conference said, well, that's a problem because you can collect on street, you can collect online, but there are people who don't want to put all these identity-related data in one point in the internet or on the street on a sheet of paper. And this will be a problem for people in Austria collecting signatures. But well, it was Austria's point before they made the ECI Act, and so we do have to do that. On the other hand, there is the question of data protection around the ECI, because you have the NGOs or the initiatives who collect all these ID-related data, and you have to ask what happens with them after that. Yeah, they have to say, we will, okay, thank you. We, I'm sorry, I will be finished in a few minutes. So they have to put it away, throw it away after that. But there is no you cannot be sure that they will do that. But in Austria, what we hope ECI will make is it's a challenge for Austria because it has a number of novelties.
some of which are most welcome. For instance, the online connection, the private generation of support declarations. It's not possible with the direct democratic instruments I talked about before. So that would be probably a point of discussion we can use for direct democratic instruments in Austria as well. But we have to discuss the data aspect too. And we should also look what do people who initiate ECI need. They need a kind of refunding of their costs. So we try to build an ECI fund in between Austria where part of their costs can be refunded. We have the same with the Volksbegehren, with the petition. So if you reach kind of signatures, you get back some costs. You need independent service centers who at least translate the texts in different languages you need. And we have to discuss, but that's probably something for the second panel, which issues should ECIs be possible to handle with. And we say not only implementation of the treaties, but also should be available in the future as an instrument to bring about changes of the treaties themselves. Thank you for your patience. Thank you. I need to be slightly ruthless at the moment, but then after we all have our chance to speak, there will be still an occasion to develop any thought that was left behind. Teraz poproszę o zabranie głosu Pannę Gilbiątę. Dziękuję. Ja poproszę o uruchomienie mojej prezentacji. Moim zadaniem było podanie przykładów polskich inicjatyw obywatelskich, dobrych praktyk partycypacyjnych i jakby skonfrontowanie tych inicjatyw obywatelskich z nowym narzędziem, jakim jest Europejska Inicjatywa Obywatelska. Będzie to bardzo subiektywna, ponieważ jestem praktyczką, nie teoretyczką. Próba zbadania i ewentualnie podsunięcia odpowiedzi na pytanie, czy Europejska Inicjatywa Obywatelska jest rzeczywiście dla zwykłych obywateli. Oczywiście będzie to umieszczone w kontekście Polski. Czy też zwykły obywatel Unii będzie mógł z czegoś takiego skorzystać, czy nie. W tym podręczniku, który został wydany i dzięki któremu tutaj się spotkaliśmy, jest taki przykład kobiety z Tyrolu, z Alp, która inicjuje tak ten cały proces i zbiera najpierw innych ludzi, inne społeczności, które mają podobny problem jak ona z ciężarówkami przejeżdżającymi pod domem, po czym jakby cała ta ogromna machina rusza. Projekt zostaje jakby zgłoszony i po pewnym czasie, tam chyba były 3 lata, ten okres 3-letni, to zostanie, nowe prawo zostaje wdrożone. I teraz chciałabym na przykładzie polskich takich oddolnych ruchów obywatelskich przyjrzeć się temu, czy kobieta z Beskidu Miejskiego to też kobieta z Tyrolu. Charakterystyka takich małych obywatelskich ruchów w Polsce. Te grupy powstają najczęściej jako grupy protestu w Polsce, to znaczy one bronią jednej konkretnej sprawy. Bardzo często, ponieważ w tej chwili w Polsce jest jakby duża ilość realizowanych takich dużych projektów infrastrukturalnych typu, nie wiem, spalarnie odpadów, trasy szybkiego ruchu, autostrady, stadiony. Również jest tendencja do wykorzystywania zielonych przestrzeni w miastach do zabudowy deweloperskiej. To tam takie grupy powstają jakby oddolnie, wśród sąsiadów, organizują się i zaczynają działać. Czasem takie grupy tworzą lokalne lub ekologiczne NGOs.
I to stowarzyszenie najczęściej, bo to jest najczęściej stowarzyszenie zwykłe, zaczyna działać jakby w sposób formalny. Charakterystyką tych grup jest to, że one są apolityczne lub antypolityczne, czyli wynika to z charakteru i z tego, że są to grupy po prostu lokalne, więc kto mieszka na danym terenie, ten uczestniczy w ich tworzeniu. Bardzo często są to ludzie w różnym wieku, o różnych poglądach, aktywni społecznie, którzy mają dużo czasu, ale którzy są niechętni upolitycznieniu swojej działalności. I okres trwania tych grup wynosi około 2-3 lat. Mogę potem w dyskusji powiedzieć dlaczego. Po prostu ludzie nie wytrzymują więcej. Jeżeli chodzi o działania obywatelskich inicjatyw w Polsce, one najczęściej uczestniczą w dostępnych procesach partycypacyjnych, postępowaniach sądowych oraz środowiskowych. I tutaj, ponieważ tematem tej prezentacji jest również partycypacja, na co oczywiście nie starczy czasu, żeby omówić ją dokładnie, wspomnę tylko, że w ogóle demokracja bezpośrednia w Polsce oraz partycypacja społeczna ma się bardzo słabo. To znaczy, obojętnie czy zrobimy referendum w Łomiankach, czy będziemy zbierać podpisy dotyczące ustawy antyaborcyjnej, to możemy mieć dużą nadzieję, że one przepadną. Tak samo, jeżeli chodzi o zbieranie, to nie wiem, zbieranie poparć w jakichś ważnych sąsiedzkich sprawach lub występowanie w postępowaniach sądowych. To znaczy, prawo w Polsce jest skonstruowane tak, żeby oczywiście dopuszczało wymagane prawem europejskim konsultacje, ale żeby to były tylko i wyłącznie konsultacje pozorowane. To na zasadzie pogadamy sobie i pójdziemy do domu, tak? A oni i tak zrobią, co chcą. Takie grupy obywatelskie chętnie sieciują się w obrębie miasta lub kraju, rzadziej na poziomie europejskim czy globalnym, zobaczymy to zaraz na przykładach. Raczej dbają o dobre PR i kontakty z mediami. A dlaczego to robią, to też zobaczymy, ponieważ będziemy omawiać problemy, z jakimi spotykają się te grupy. Więc na przykład organizują jakieś festyny sąsiedzkie, akcje, starają się jakby dobrze wypaść w mediach i pokazać się z dobrej strony, z pozytywnymi postulatami. Zabiegają też o szerokie poparcie, wiadomo, zbierają podpisy, starają się dotrzeć do jak największej ilości sąsiadów, no nie wiem, różnych ludzi mieszkających w tym miejscu lub różnych tych aktorów społecznych, którzy na danym terenie się znajdują, bo to również mogą być przedsiębiorcy albo ludzie, którzy na przykład przejeżdżają codziennie przez dane miejsce i uzgadniają stanowiska wspólne. Często też korzystają z takiego narzędzia, jakim jest petycja do Parlamentu Europejskiego, ponieważ jest ją stosunkowo łatwo napisać. Natomiast wydaje się, że jest łatwo, natomiast okazuje się, że większość tych petycji zostanie odrzucona. I teraz tutaj pokażę kilka przykładów takich lokalnych inicjatyw obywatelskich polskich. To jest Zielony Zakrzówek, przykład krakowski. Widzicie Państwo po lewej stronie, pod logiem Zakrzówka, jest takie logo niebieskiego motylka, Motroszek Kolektyw. To stowarzyszenie chyba z 2 tygodnie temu, lub tydzień temu, zorganizowało taki event dla obywateli, dla mieszkańców Krakowa, żeby pokazać, że teren zielony, o który Zakrzówek walczy, bo tam chodzi o ochronienie zabudowy zielonego terenu przed zabudową deweloperską, że jakby ci ludzie, którzy chronią Zakrzówek, działają w pozytywnym celu. I znaleźli tam motyla Motraszka, który jest chroniony prawem unijnym, i zrobili cały festyn. Cecilia Marić, taka artystka, dosyć znana krakowska, zrobiła im cały festyn pod hasłem Motraszek Kolektyw. Tutaj mamy przykład inicjatywy warszawskiej. To jest ochrona Jeziorka Czerniakowskiego, to jest taki blok obywatelski.
Jezioro Czerniakowskie to jest również taki teren rekreacyjny, bardzo ważny dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy. I on również w tej chwili ulega antropopresji, tam wdziela się deweloper, który zresztą w sposób bezprawny, bez pozwoleń robi zabudowę brzegu Jeziorka Czerniakowskiego. Pomiczówka przeciw degradacji to jest mój ulubiony przykład, ponieważ ja wychodzę z tej inicjatywy. To był, bo właściwie już nie działa to stowarzyszenie, ale to był taki ruch osiedlowy, który sprzeciwiał się poprowadzeniu trasy szybkiego ruchu przez 30-tysięczne osiedle Chomiczówka w Warszawie. To jest protest poznański. W Poznaniu, w tej chwili w Kozich Głowach, pod Poznaniem właściwie, to znaczy miasto Poznań eksterioryzuje swoje koszty na zewnątrz, tak, i stawia spalarnię w okolicznej miejscowości Kozich Głowy. To jest komitet, który prawdopodobnie stworzy takie lokalne stowarzyszenie i będzie protestował przeciwko tej spalarni. To jest również protest warszawski, protest nie przez miasto, który sprzeciwiał się poprowadzeniu trasy ekspresowej szybkiego ruchu przez dzielnicę Dębowo. I pragnę zwrócić uwagę na baner masy krytycznej, który był... Masa krytyczna to jest takie wydarzenie polegające na przejeździe rowerzystów przez miasto. I to jest właśnie takie pozytywne działanie, które ci ludzie podjęli. Próbowali jakby w pozytywny sposób pokazać swoje postulaty, współorganizowali masę krytyczną. I ostatni przykład. Tutaj bardzo taka ładna strona przeciwko spalarni śmieci. Natomiast ten mały tekst, który jest na dole i którego Państwo nie widzicie, świadczy o tym, że ten akurat protest zaczął sieciować się globalnie, to znaczy wszedł w globalny sojusz alternatyw dla spalarni śmieci Gaja. Więc widać, że ludzie, którzy zawiązują takie lokalne protesty, poszukują kontaktu z innymi podobnymi organizacjami. I teraz lokalne inicjatywy obywatelskie w Polsce spotykają się z licznymi problemami. Przede wszystkim ich obraz w mediach jest bardzo negatywny. Mówi się o nich, że to są oszołomy, czyli najmedia, cwaniaki, mokary, przeciwnicy postępu. Są postrzegane wręcz jako zagrożenie dla demokracji, tak, dla ustalonego porządku. Również tymi problemami jest odosobnienie, brak możliwości prawnych i finansowych do działania. I również to, że są apolityczne i antypolityczne, często nie pozwala na uzyskanie jakiegoś szerokiego wsparcia. I w obliczu tego, że polskie prawo tylko właściwie w taki pozorny sposób chroni dobrostan obywateli i prawo do życia w czystym, dobrym środowisku, dochodzi bardzo często w tych grupach do tak zwanego przeformułowania postulatów, to znaczy postulaty wstępne, takie jak pragnienie życia w zdrowiu, to, że nie chce się hałasu lub chroni się miejsce wypoczynku w okolicy, zostają przeformułowane zgodnie z tym, co chroni istniejące prawo. Czyli na przykład szuka się modraszka na łące, który jest chroniony i cały ruch zostaje jakby skierowany w stronę ruchu ekologicznego. Stara się te postulaty zmienić. Tutaj jest wypisane też spodziewanie się wzrostu pyłu zawieszonego PM10, obawiamy się obniżenia poziomu wód gruntowych. To są wszystko rzeczywiste przykłady, na przykład z Jeziorka Czerniakowskiego czy z Warszawy. I teraz lokalne inicjatywy obywatelskie w Polsce wolą, moim zdaniem, działać w ramach często niesprzyjającego, ale istniejącego prawa, niż próbować je modyfikować. Taką jedyną inicjatywą, jedynym wyjątkiem był taki obywatelski projekt obalenia specustawy drogowej, który oczywiście przepadł wskutek niemożliwości uzbierania wystarczającej ilości podpisów. I teraz bardzo
Jakie są wnioski co do wejścia takiej inicjatywy obywatelskiej w takie narzędzie, jakim jest Europejska Inicjatywa Obywatelska? Można mieć nadzieję, że polskie inicjatywy lokalne dysponują potencjałem do wykorzystania tego narzędzia. Chodzi o ich zdolność do sieciowania, odwoływania się do prawa instytucji Unii Europejskiej i doświadczenie w zdobywaniu poparcia, na przykład zbieraniu podpisów, ale będą też oczywiście problemy. I te problemy, które przewiduję, są takie. Ogólnie niski potencjał społeczny w Polsce, brak zaufania do instytucji państwowych, brak solidarności, brak chęci współdziałania wśród Polaków i prawdopodobny brak zainteresowania tym narzędziem. Dlaczego? Dlatego, że ruchy lokalne nie posiadają zaplecza ani instytucjonalnego, ani finansowego, ani eksperckiego. Dopiero po przekształceniu na przykład w ekologiczne NGOs mogą zdobywać środki. Mają zbyt krótki okres istnienia i zasięg działania, istnieje zbyt duże ryzyko porażki w proporcji do zainwestowanych środków. To znaczy zbieramy, męczymy się, żeby tę inicjatywę zrobić, a potem koniec. Mamy niewielki wpływ na konkretną sprawę. Czyli nawet jak zmienimy prawo unijne, to już nam powiedzmy tę spalarnię postawią. Tu jest taki bardzo długi slajd, który mówi o zagrożeniach ze strony samego narzędzia, ze strony samej inicjatywy. I teraz właściwie kończy mi się czas, więc muszę zapytać, czy mam to omawiać, czy przerwać prezentację w tym miejscu. Dobrze. To w takim razie przerwiemy tą prezentację w tym miejscu. Moim ogólnym wnioskiem jest to, że Europejska Inicjatywa Obywatelska jest raczej narzędziem skrojonym pod dużych graczy, a nie pod małe inicjatywy lokalne. Więc wobec licznych przeszkód możemy liczyć się z tym, że raczej takie obywatelskie inicjatywy w Polsce nie będą podejmować prób tworzenia własnych EIO. Natomiast można liczyć, że ewentualnie będą w sposób partnerski współdziałać z innymi inicjatywami, które zostaną zorganizowane przez te grube ryby, przez tych większych. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. To był bardzo ciekawy ten moment, kiedy pokazałaś przekład postulatów rozsądkowych na w sumie administracyjne. To nie był taki przekład, że z tym otoczeniem na zmienię prawo, ale chcę, żeby z tym otoczeniem wymyślać stosowanie prawa. Myślę, że jest dużo ciekawych pytań, które stoją za tym. Tak? Dlaczego te ruchy protestu, miejskie ruchy protestu częściej wybierają taką strategię bycia po stronie prawa i porządku przeciwko silniejszym graczom niż strategię zmiany prawa. Pewnie to nie jest temat, na który godzina wystarczy, żeby go omówić we wszystkich jego aspektach, ale cieszę się, że się tu pojawił, bo to też pokazuje, że taki protest społeczny, który ma bardzo duże demokratyczne znaczenie. Te miejskie ruchy, o których powiedziałaś, to jest jeden z ważniejszych symptomów takiej żywotności jeszcze demokratycznych roszczeń w Polsce, że one jednak w którymś momencie kapitulują. Nie podejmują takiego wysiłku uniwersalizacji swoich postulatów. Mam nadzieję, że jakby teraz ten kontekst Polski zostanie jeszcze poszerzony w wystąpieniu Dariusza Szweda, również 15 minut. Dziękuję uprzejmie. Ja pozwolę sobie spróbować odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że ona na pewno nie jest prosta, ale w moim rozumieniu w pewnym sensie Polska, stając się członkiem Unii Europejskiej, w wielu aspektach, które szczególnie społeczeństwo mogą tak na co dzień dotykać, musi podciągać standardy. Czy to są standardy społeczne, czy to są standardy ekologiczne, ale też w
takim szerokim gospodarczym sensie, to powoduje, że my w pewnym sensie wprowadzamy te przepisy unijne i może mamy takie poczucie, że te wyższe standardy to jest to, co, do czego po prostu społeczeństwo może dążyć i w tym sensie zamiast pójścia dalej przez lokalne ruchy protestu czy lokalne ruchy takiej aktywności społecznej, raczej staramy się wypełnić to, co Unia do Polski wielokrotnie wnosi. Ja mówię specjalnie Unia do Polski wnosi, bo chciałbym tutaj Państwu powiedzieć taką sytuację anegdotyczną, ale ona ma bardzo głęboki wymiar demokratyczny. Mianowicie jeszcze w 2004 roku zostałem przez koleżanki i kolegów z Zielonych z Danii zaproszony na debatę na temat, w tym wypadku to była debata dotycząca tak zwanych ferm wielkoprzemysłowych, które w Polsce się zaczęły bardzo intensywnie pojawiać, które łamały prawa człowieka, łamały także kwestie dotyczące ochrony środowiska czy ochrony zwierząt. I często było tak, że to były duńskie firmy, które korzystały z wciąż dość niskich standardów tutaj w Polsce, otwierając swoje biznesy. Ale nie o tym chciałem, bo powód był taki, natomiast promem popłynąłem do tego pięknego, zielonego kraju i wysiadając z promu zauważyłem dwie linie. Mianowicie linia dla tak zwanych członków Unii Europejskiej i linia dla tych, którzy w Unii Europejskiej nie są. A było to w czerwcu 2004 roku. I jak się Państwo może domyślą, była straszliwa kolejka po tej stronie non-EU members, czyli dla tej nieunijnej części obywatelek i obywateli, ponieważ wszyscy Polacy stanęli w tej kolejce. Ja spojrzałem chwilę, no i poszedłem tą drugą drogą. Na szczęście praktycznie natychmiast ludzie zauważyli, bo Polacy, moim zdaniem Polki, mają co najmniej tę jedną cechę, jeśli chodzi o partycypację, że patrzą na sąsiadów. Jak widzą, że sąsiadowi się coś udaje, to natychmiast za tym sąsiadem idą, żeby przypadkiem sąsiad nie miał lepiej. Co najmniej w tym sensie możemy tę partycypacyjną demokrację dowoli rozwijać w Polsce. Ale teraz trochę bardziej poważnych kwestii dotyczących Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Mianowicie, kiedy mówimy o demokracji, musimy na nią spojrzeć co najmniej z dwóch perspektyw. Takiej perspektywy, którą Anglicy nazywają top-down approach, takiej bardzo formalnej, bardzo instytucjonalnej, gdzie można powiedzieć, mamy wszystko, mamy konstytucję, mamy parlament, mamy prezydenta, mamy premiera, notabene miłości, czyli mamy wszystko to, co można było powiedzieć, demokratyczne społeczeństwo chciałoby mieć, żeby cieszyć się byciem obywatelką czy obywatelem danego kraju. Z drugiej strony mamy takie podejście bottom-up, czyli oddolne, które ma charakter właśnie społeczny, ma bardzo taki głęboko demokratyczny wymiar, partycypacyjny wymiar. I oba te podejścia oczywiście są, kraje jakby stosują miks tych podejść. Trochę tego i trochę tego podejścia i one gdzieś się tam spotykają w tym złotym środku i każdy z krajów jest o tyle specyficzny właśnie, że stosuje różne elementy tych dwóch podejść. I moim zdaniem przez ostatnie 20 lat to, co w Polsce nam się na pewno udało i wszyscy politycy są z tego dumni i próbują także nas do tej dumy namówić, to jest stworzenie oczywiście tej w pewnym sensie fasadowej, takiej właśnie podgórnej, instytucjonalnej przestrzeni demokratycznej, w której mamy zapewnione wszystkie procedury, mamy, tak jak zresztą mówiła Hanna,
mamy na przykład świetnie wdrożone prawo unijne, które służy tylko temu, żeby stworzyć fikcję, że na przykład jesteśmy uczestnikami procesu oceny oddziaływania na środowisko, czy też konsultacji społecznych dotyczących nowych przepisów prawa. A to, że akurat konsultacje odbywają się w miesiącu wakacyjnym i trwają 2 tygodnie, a dokument ma 300 albo 1200 stron, no to sorry, ale demokracja wymaga jakiejś odpowiedzialności, prawda? W związku z tym obywatele i obywatelki do roboty, a nie narzekać, że macie 2 tygodnie na przeczytanie 1200 stron i jeszcze nie powinniście, tak, tutaj akurat płeć nie ma znaczenia. Powinniście mieć taką zdolność do uczestniczenia. Zatem moim zdaniem doszło do takiej oto sytuacji, że demokrację deklaratywnie i w sensie właśnie takim prawno-formalnym mamy. Mamy. Nie mamy co narzekać. Zresztą często nam się, przepraszam za słowo, gębę zatyka w ten sposób, mówiąc: ale czego wy chcecie? Macie wszystkie narzędzia, więc do roboty. Walczcie. Walczcie o swoje prawa. Natomiast podejście oddolne, podejście prodemokratyczne władz jest zupełnie inne. Nowoczesne państwo demokratyczne, nowoczesne społeczeństwo demokratyczne to takie, które umożliwia, ułatwia zaangażowanie społeczne. Czyli takie, które buduje nie tylko instytucjonalne możliwości, ale też zapewnia jakby wdrażalność takiej zasady. Czyli na przykład, jeżeli jest dokument dotyczący sprawy X, to on musi być napisany językiem, który jest dla każdego i każdej zrozumiały.